dobry, dzień dobry. Piąteczek 13 mamy, a ja teraz w drodze do Warszawy. Parę spraw, parę interesów załatwić. W międzyczasie jeszcze trening z chłopakami sobie zrobię. No i tak dzień ucieka, no dzień za dniem, już kończy, już połowa wakacji jest, no można powiedzieć, przepraszam, 3/4 wakacji, bo jeszcze 15 dni wakacji zostało, 13 do 31 już niewiele zostało, więc jeszcze 2 tygodnie wakacji, no i zaczyna się okres pomalutko jesienny będzie. Pytacie się mnie, nadsyłacie mi pytania na fanpage i prywatnie. Mariusz, podpowiedz, jakie witaminy, jakie odżywki przed treningiem. Oczywiście od razu Wam mówię, bardzo często pokazuję, jak wstaję sobie godzina 6 rano, w pół do 6 rano. No ciężko jest, kończę ten mój dzień koło godziny 22. Biorę sok z gumijago, czyli tak zwanego Rottweilerka, ewentualnie Knockouta z Olimpu. Dlatego, że ktoś powie z Olimpu. A dlaczego z Olimpu? Dlatego, że z nimi pracuję i nie próbuję testować. Jest to firma od 20 paru lat przeze mnie sprawdzona i wiem, że to jest dobre, odpowiada mi i tak będę Wam to polecał, bo na własnej skórze, na własnej dupie to sprawdziłem. Tak, Rottweiler, Knockout i inne przedtreningówki są bardzo dobre, ale wszystko w granicach rozsądku. Piję sobie jednego czy półtora takiego ja to robię, dlatego że mój organizm już jest przyzwyczajony. Półtora Rottweilera, ja mówię po prostu tak, jak mi po prostu na język lepiej wychodzi. Rottweilera sobie piję. No i idę w teren, piąteczkę, szósteczkę sobie robię, nie więcej. Te 6 km wychodzi mi 40 minut takiego biegania. Jak mam zły dzień, 47 minut, 46, zły dzień. No i tak idzie, wracam sobie od razu, odpoczywam te 5 minutek. No i na dzień dzisiejszy biorę ciężarki, jedynki, dwójki, trójki i leżą takie malutkie hankielki, 4-kilogramowe i robię 6-7 rundek po 3 minuty. Po 3 minuty dlatego, że pomalutku przygotowuję się. Nie wiem dokładnie, czy ta walka z Bjornsonem dojdzie do skutku, nie dojdzie. Niby prawie wszystko jest sfinalizowane, ale zawsze jakiś podpunkt jest do negocjacji. Trzeba go zrenegocjować, żeby po prostu no, dla mnie odpowiednio było. No i dla organizatorów trzeba się po prostu wziąć dogadać. I później co dalej? No jak już później skończę ten trening, co robię? Reanimatora. Jest tam cały skład tych witamin regeneracyjnych. No i sobie biorę 3 miarki takie duże. Rozpuszczam sobie z wodą, dodatkowego lodu jeszcze sobie z kostkarki wrzucam, żeby to po prostu fajne, chłodne było. No i piję. No i chwilkę znowu, 15 minut pocznę. Białeczka sobie wypiję. Jeden taki po prostu shaker zrobiony. 15 gram białka sobie wypiję i idę w teren do pracy. Wrócę później za jakąś godzinkę, znowu sobie coś tam zjem. No i tak po prostu to jest poranek. No i w dzień sobie normalnie pracuję. W dzień sobie na te 8 godzin idę do pracy. Godzina 19 przychodzi, 19:20. Idę znowu na półtorej godzinki treningu. I tak dzień jest, dzień za dniem ucieka, trening za treningiem. No i tak po prostu leci czasami. Zadajecie pytanie, Półdzian, skąd ty bierzesz siłę na to wszystko? Nie wiem, po prostu nie zastanawiam się, nauczyłem się po prostu, głowę tak już nauczyłem, że muszę wstać, muszę sobie po prostu coś tam zrobić, no i tak już jest, no. Jeżeli macie jakieś do mnie pytania, nadsyłajcie w tych komentarzach pytanie, czy ewentualnie na priv te komentarze macie, no to postaram się czasami Wam nagrać tutaj i odpowiedzieć na te Wasze pytania. A jeszcze jedno, ostatnimi czasy. Są jacyś tacy, po prostu nie wiem, co za czasy nastały, ludzie uciążliwi, szukają tylko dziury w całym, aby po prostu, nie wiem, może mają jakąś po prostu manię niższości i próbują się wywyższyć, że oni są, jacy są oni spostrzegawczy. No bo Mariusz jedzie na przykład samochodem przez wieś, polną drogę. Mariusz, pasu nie zapiąłeś, jadę raptem 15 na godzinę. Tak naprawdę jestem dorosłym, świadomym facetem i wiem, jakie są konsekwencje. Na przykład, gdy sobie jadę gdzieś tam i pasa nie zapiąłem. No i dobrze, no to trudno, to ja to robię, nie? Jest to dobre. Ale jeżeli sobie jadę gdzieś tam przez wioskę, jadę 15 na godzinę, no to jak przyłożę gdzieś, to sobie co najwyżej guza nabiję. I jak chcecie sobie pouczać, to pouczajcie swoich kolegów. Jestem dorosłym, odpowiedzialnym człowiekiem. Jeżeli cokolwiek źle zrobię, to ja będę ponosił tego konsekwencje. I od tyle, no po prostu, no nikt nie musi mnie pouczać, bo Mariusz maski nie założyłeś, bo kasku nie założyłeś, bo nie założyłeś pasa.
No trochę tak dzieciaku 25-letni, nie ucz ojca dzieci robić tak naprawdę, a zaraz ktoś mi powie, a Mariusz, ty nie masz dzieci. Czy ja mam dzieci, czy ja nie mam dzieci, to jest moja wyłącznie tylko sprawa. Ja nie muszę wszystkiego na światło dzienne pokazywać, nie wszystko to, co myślę i co chciałbym powiedzieć, nadaje się na użytek publiczny. O, wczoraj parę pytań zadaliście mi. Mariusz, co myślisz o tym wszystkim, co się dzieje teraz w mediach, jakieś tam po prostu o politykach, nie politykach? Powiem wam tak, ja jestem apolityczny, polityka mnie nie interesuje, a to, co media na dzień dzisiejszy pokazują, no to bardzo często, setki razy przekonałem się, że media pokazują to, co chcą pokazać, to, co jest im wygodnie, i dla mnie nigdy informacja z mediów nie będzie rzetelną informacją. Skoro przekonałem się na 100 razy, 85 razy, że te informacje były nierzetelne, tak jak powinny być, a bynajmniej na swoim przypadku wiem, że te media czasami po prostu, czasami w 90% robią zigły widły, a rzeczywiście zakłamują rzeczywistość. No, bo ktoś powie tak czy tak, no, rzeczywistość może być inna, ale oni zrobią to tak, że to oni są poszkodowani. No i w moim przypadku było dziesiątki, jak nie setki razy, że po prostu zrobili ze mnie nie wiadomo kogo, a rzeczywistość i prawda jest inna. No ale to tylko moje zdanie. Tak jak wam powiedziałem, nie wypowiadam się na ten temat i media nie są dla mnie rzetelnym przekazywaniem wiedzy. Tak? Takie jest moje zdanie. I mogę się podpisać dwoma rękoma. Media dla mnie, jeżeli ja zobaczę jakąś informację w mediach na temat Janka Kowalskiego, ja, żeby cokolwiek powiedzieć, to ja muszę od strony kuchni przejrzeć, zobaczyć, zapoznać się i dopiero się mogę na ten temat wypowiedzieć. A na podstawie tego, co ja widzę w szkiełku, więc moi drodzy, piątek 13 bierzemy się za robotę. No i zaczynamy weekendzik. Miłego dzionka, pozdrowionka.